tvpodkarpacie.pl. tysięcy samochodów w ciągu doby przejeżdża przez Sanok. To świadczy tylko o tym, jak bardzo potrzebna jest nam obwodnica, która znacząco odciążyłaby ruch samochodów przez ulice w centrum miasta, zarówno samochodów osobowych, jak i pojazdów ciężarowych. O budowie obwodnicy Sanoka mówi się od lat, po tym jak rząd wpisał ją do zadań własnych na lata 2014-2020, stało się jasnym, że jej realizacja jest bardzo bliska. 1 października uczyniono kolejny krok. Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na realizację obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Będzie to wielki pożytek dla miasta. Uruchamiają się nie tylko tereny inwestycyjne, ale przede wszystkim odciążony zostanie stary Sanok w Śródmieście. Myślę, że warto w tym momencie podziękować Generalnej Dyrekcji, tutaj na poziomie również wojewódzkim, szczególnie panu dyrektorowi Sowie, bo to ta osoba właśnie przez te wszystkie okresy porozumień i działania wspólne bardzo dużo nam pomogła. Wielu osobom wypadałoby w tym momencie nisko się pokłonić, ale sukces ma wielu ojców, jak się okazuje też wiele matek. Nie mam tutaj żadnych hamulców, aby podziękować dokładnie wszystkim, bo wiele lat starań, wiele lat przedstawiania naszych argumentów, że obwodnica Sanokowi nie należy się ze względów politycznych. Należy się, bo ruch samochodowy, bo droga w kierunku Bieszczadów, bo wszystko to, co stanowi obciążenie dla całego województwa, tu na etapie sanockim, miało sens. Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj i buduj. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 do Marac-Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową 84. Pojawiają się sygnały, że jeżeli wyprowadzimy ruch z centrum Sanoka, to możemy pozbawić się także turystów. Skoro obciążenia zostaną zmniejszone w mieście, czyli ruch może zmniejszyć się komercyjnie do muzeów, do obiektów użyteczności publicznej, ale jakość życia dla mieszkańców na pewno zostanie podniesiona. A dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że złożony przez nas wniosek na lokalizację strefy ekonomicznej na 25 hektarach przy ulicy Okulickiego będzie miał zaraz zjazd z boku od ulicy Okulickiego właśnie do obwodnicy południowej. To najważniejsze. Sanocka obwodnica będzie liczyć 7 km. Koszt jej budowy ma wynieść około 250 milionów złotych. Budowa obwodnicy będzie także inwestycyjnym wyzwaniem dla miasta, które musi wybudować łączniki. Główny, który połączy obwodnicę z rondem Beksińskiego, ma kosztować blisko 25 milionów złotych. Jesteśmy dzisiaj na etapie i z zarządem województwa, i z Generalną Dyrekcją Dróg starania się o włączenie łącznika tego od ronda Beksińskiego nad torami wiaduktem do obwodnicy właśnie, aby ten odcinek został włączony inwestycyjnie w drogi wojewódzkie, co zdecydowanie poprawiłoby możliwość inwestowania przez województwo. I dzisiaj wiem, że decyzje będą podejmowane lada moment, ale jest duża szansa osiągnąć ten cel. Według przyjętego przez rząd planu w latach 2014-2020 12 miast w Polsce doczeka się obwodnic. W sumie ich długość ma wynieść 150 km. Na ten cel przeznaczono blisko 5 miliardów złotych. tvpodkarpacie.pl